Halo, 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 hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, w filmie, w którym chciałbym wam opowiedzieć o tym, jak możecie farmić w zasadzie sobie expa na arenie wojny. Domyślnie w sumie jak go nagrywałem, to miało być zupełnie coś innego, że ile zdobędę AP w godzinę. Jednakże ostatecznie zmieniło się to w zupełnie coś innego, więc jeżeli chodzi o farmienie AP, do czego potrzebujemy AP, co to jest w ogóle AP i o co w ogóle chodzi? AP to są Arena Points. Wow, niemożliwe normalnie. Arena Points, ewentualnie też nazywane tak zwaną, że tak można byłoby to powiedzieć, nazwą Sponsorship, to się chyba nazywa dokładnie? Sponsorship tier, to tak jakby jest dokładnie tutaj właśnie to jest powiedziane. Mamy do zdobycia aż 1000 poziomów. 1000 poziomów, podczas których zdobywamy zniżki na samochody, na ubrania, na... No tak już mówię, na samochody, na zniżki, na ubrania, na modyfikacje, do części, do wozów. I te zniżki są ogólnie losowe, jest ich całe 1000. Mamy jedną rzecz, która jest najistotniejsza w tym wszystkim, czyli pojazdy Pegasusa. Mamy do zdobycia ogólnie aż... Mamy 8 pojazdów do zdobycia za levelowanie aż do 1000 poziomu. Tak, aż 1000 poziom dokładnie. I zapewne się zastanawiacie, okej, dobra. Jeżeli chodzi o punkty swoją drogą, bo to też jest dosyć istotne, bo też tutaj zostały nazwane, nie mamy co... Nie znalazłem, może tak powiem, nie znalazłem tabelki do 1000 łącznie, ile trzeba mieć na każdym levelu tam punktów, ale zgaduję, że gdzieś jakbym poszukał, to bym ją oczywiście znalazł. Jednakże wydaje mi się, że to nie jest potrzebne. Otóż tak, 25 level to jest 4250 punktów i otrzymujemy taksówkę czerwoną. Na 50 levelu, czyli 14750 punktów, jak tu można zauważyć, no to jest prawie, że 3 razy więcej punktów, otrzymujemy sobie tak zwanego dozera, jest to taka koparka. Na 75 levelu, czyli 31500 expa, mamy wóz klauna. Klaunem w zasadzie można byłoby powiedzieć, że jest ta osoba, która wymyśliła to, ile trzeba farmić, ale do tego zaraz przejdziemy. Setny level, uwaga, to jest właśnie mieciarka. Jesteś, nie wiem, jak to można byłoby powiedzieć, pewno Rockstar uważa, że ktoś, kto wbił setny level, to w zasadzie sobie jest, traktuje śmieciowo swój czas tak naprawdę na to wszystko. 200 level, jak się nazywa, Barak Semi, ale to jest ogólnie ciężarówka, którą możemy sobie, wiecie, no normalnie jak ciężarówkę po prostu, żeby sobie podczepić pod nią naczepę. Na 300 levelu mamy betoniarę i to jest, uwaga, słuchajcie, 463500 expa, to jest 300 level. 500 level to jest Space Docker, to jest pojazd, który jest do odblokowania w fabule. Za zebranie tam 50 części kosmitów to było. I za to mamy, słuchajcie, to jest 1272500 expa. To jest 500 poziom. To pewno ile może być w takim razie 1000 level, czyli ostatni możliwy pojazd. 1000 level to jest, uwaga, 5045000 expa. No, czyli jak można byłoby się domyślić od 500 levela, to jeszcze tak na oko z 4 razy by było. I otrzymujemy traktor zardzewiały za to, że wbiliście 1000 level. A żeby dobić 1000 level, to naprawdę 5000 expa to jest bardzo dużo. Otóż dlaczego? Ponieważ za jedną grę zdobędziemy teraz na premię razy 3. Uwaga, na premię razy 3. Zazwyczaj tak widziałem na pełnym lobby, bo tutaj będziecie mieli takie przerywniki, jak grałem. Widziałem, że było maksymalnie 300 jakoś tego AP. Na tym idzie, naprawdę trzeba byłoby dużo grać na pełnym lobby, na premii razy 3 do tego trzeba przypomnieć, żeby dobić sobie po prostu ten 1000 level. Ten level to moim zdaniem to powinno być max, ile tak naprawdę, więc niż setnego nie powinno być i powinno być te wszystkie pojazdy pchnięte do tego setnego levela, albo nawet więcej zniżek powinno być, ale na pewno nie 1000. 1000 level to jest po prostu przegięcie tutaj akurat od z ich strony, że tak sobie mówię, wymyślili, żeby to zrobić. Ale to nie jest wszystko, co jeszcze mamy od blokowania. Gdyż jeszcze mamy coś takiego jak tam skill level. To jest poziom dostajemy za ilość wygranych. O, jakby to wam trochę powiedzieć. Tylko tutaj też macie, od razu rzucę wam tabelkę, jak to wygląda. I są do tego różnego rodzaju rzeczy, że jak mamy 10 poziom, jakby w tych tutaj punktach tracimy po 1 do 10 levelu. Ale od 11 do 19 levela tracimy już po 2 punkty przy przegranej. No a przy 20 to już tylko 3 punkty po przegranej. I jeżeli by ktokolwiek z was chciał od pierwszego levela do 20 dobić ten tak zwany skill level, to musicie wygrać 210 gier pod rząd. Najlepiej. Najlepiej 210 gier pod rząd. I za to odblokowujecie Gogo Mankey Blista, czyli też kolejny pojazd. To akurat drugie, że tak powiedzmy, jest do zrobienia. Co prawda akurat ich pomysł, żeby, że tak powiedzmy, wygrać dosłownie tyle samo razy, co wiecie, jest tych levela, czyli trzeci level to 3 razy musisz wygrać, nie wiem, 10, 10. To zwyczajnie to po prostu nie ma tylko sensu w tym. No ale gdyby było to
tylko też tutaj mówię, 10 leveli, czyli 55 razy, że raz wygrywasz, i to jest tyle. Nie byłoby żadnych spadków, to też byłoby spoko do zdobycia, ale także jest pewne utrudnienie, to trochę niestety to komplikuje sprawę. Ale nawet gdyby w sumie nie było tych utrudnień, to też mogłoby w sumie zostać, nie? Bo realnie rzecz biorąc, ktoś mógłby wygrać nawet te 200 gier, że tak to powiedzmy. Więc bez tych utrudnień, to no, to jeszcze mogłoby jakkolwiek to przejść. Ale dobra, jak możemy w takim razie wbijać to AP? Ogólnie powiedzmy, że są trzy metody na wbijanie tego AP. Jeden to jest po prostu granie w arenę wojny. Po prostu grasz i się nie przejmujesz tym, jak długo ci to zajmie. Zaprawda zajmie ci to wieki i prawdopodobnie nawet do premiery GTA 6 od tego DLC byś tego nie wbił. Bo to naprawdę trzeba tyle gier rozegrać, że to jest głowa mała. A bez premier razy 3 chociażby, to jest, no mówię, to jest droga przez mękę. To jest kompletnie nieopłacalna, tak szczerze mówiąc. No bo serio, najlepszym pojazdem z tych wszystkich, które tutaj są do odblokowania, moim zdaniem to będzie taksówka. Za 25 level. Tak szczerze mówiąc, ja nie uważam, że coś innego tutaj jest spoko. Nie wiem, ewentualnie ten dozer kogoś może ciekawić, ale tak to, albo ewentualnie, no mówię, Space Docker, żeby sobie go mieć. To jest fajny też pojazd, ale to wiecie, to są i tak najbardziej użyteczne z tych wszystkich, to jest tylko i wyłącznie taksówka. Koniec, nie ma nic więcej użytecznego. Możemy też po prostu wbijać ten level sposobem. Jeżeli nie mamy nikogo do pomocy, zanim przejdziemy sobie do tej metody, możemy po prostu sobie grać ten tryb, wiecie, z różnymi graczami. I co po niektórych arenach mamy coś takiego jak takie koło losu. I za 5000 kasy sobie losujemy i tam mamy szansę na zdobycie właśnie AP. Ogólnie rzecz biorąc to jest o tyle spoko. Dlaczego to jest tak dobre? Ponieważ wiecie, te osoby tam się bawią w ten tryb i też walczą o te AP. Tam nie wiem, gościu zdobywa 300 za pierwsze miejsce, a wy możecie w tym kole sobie wylosować tam, nie wiem, 100, 150, chyba 250 to jest chyba najwięcej, ile można było wylosować. Tylko nie wiem, czy to koło też nie jest na premier razy 3 przez przypadek, przy okazji. Ale wiecie, do czego myślę, że tutaj idzie dojść, co nie? Że nawet nie warto grać ten tryb, tylko iść sobie na to koło i sobie robić losowanko. No i wiadomo, jak jest dużo osób, no to szybko to się nie będzie tak kończyło. Co za tym idzie, mamy więcej czasu, żeby sobie pokręcić tym kołem, no i wiadomo, tu będzie akurat szansa, żeby wylosować. Możemy też zrobić jeszcze jedną rzecz, którą ja akurat wam bym najbardziej polecił. Robić to takim sposobem. Mamy parę takich gierek, które po prostu się kończą zwyczajnie, kiedy jakaś osoba z nas spadnie. Mamy tam deathmatcha, mamy wyjść, jeszcze tam jest tryby z monster trackiem, że trzeba przegrać po monster tracku. To mogą być w takim razie najlepsze generalnie tryby do tego, żebyście sami sobie we dwóch z ziomeczkiem po prostu farmili to AP. Tak jak tutaj widzicie, akurat trafił mi się widz podczas jednego z trybów, jak grałem i w sumie wpisał, że chciał pofarmić trochę te AP, to pomyślałem, a w sumie będzie to idealny pomysł, żeby w sumie od razu przy okazji to wam pokazać, jak się farmi taki AP. Sam sobie mówię, wbiłem trochę, ale zobaczymy, jak długo będziemy generalnie to farmić, bo to jest bardzo nudne. Bardzo dużo jest loadingów, to jest dosyć nudnawe. Tak samo dobicie tego levela tam, nie wiem, 210 razy, żeby wygrać, do kurde, to będzie katastrofa, żeby ktokolwiek to chciał dobijać. Ale zobaczymy, czy gościu będzie kat. Jak będzie kat, no to kurde, to będzie można grać. Widzisz, co jest w sumie tyle, jeżeli chodzi o arenę wojny w tym tygodniu. Więc jeżeli ktokolwiek chce sobie wbijać reputację, polecam korzystać z tego sposobu, który tutaj widzicie, co w zasadzie my robimy po prostu. I cóż, w takim razie to byłoby na tyle i do następnego, cześć.